jednej z cel w więzieniu na Rakowieckiej. Padło nazwisko Szędzielarz. Pan major wstał, podszedł spokojnie do drzwi, odwrócił się i swoim zwyczajem powiedział do kolegów: z Bogiem, panowie. Z Bogiem, panie majorze, odpowiedział mu chór głosów. Drzwi celi zatrzasnęły się. Zrozumieliśmy wtedy, wspomina świadek tego wydarzenia, że komuniści rozpoczęli swoją rozprawę z dowództwem Eksterytorialnego Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiej Armii Krajowej. O godzinie 20:15 strzałem w tył głowy został zamordowany major 4. Pułku Ułamów Zaniemeńskich, dwukrotny kawaler Orderu Virtuti Militari, skazany na 18-krotną karę śmierci, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, major Zygmunt Szędzielarz-Łupaszka. 15 minut później, o godzinie 20:30, został zamordowany w ten sam sposób podpułkownik Antoni Olechnowicz, pseudonim Oborecki, dowódca Eksterytorialnego Ośrodka. 15 minut po nim podporucznik Lucjan Minkiewicz, dowódca 6. Brygady Armii Krajowej, Wileńskiej Armii Krajowej. W ten sposób skończyła się epopeja chłopców i dziewcząt z Wileńszczyzny. Wychodzili, no major był już, akurat ci czterej byli dorosłymi, zawodowymi żołnierzami, ale ci, którymi dowodzili, to byli chłopcy z plutonu harcerskich, którzy przeszli z Wileńszczyzny poprzez Podlasie, Mazury, Bory Tucholskie, a potem ginęli we wszystkich katowniach UB w Polsce. Różańce ofiar, mgły nad Roistami i ten tętkowy rytm wypija. To pułki armii rozstrzelanej, to przeszłość, która nie przemija. Przez mgły pamięci życia zamęt wędruje szadron za szadronem. Błyszczą konore klinki szabel, stygnie korale krew na skroniach. W ubeckich piwnicach przez strzelone czaśki to śpiący rycerze majora Łupaszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Ten nowopolski bije przez strzelonych serca. Ten nowopolski bije przez strzelonych serca. Gest
pewna dziewczyna, o której szczególnie młode pokolenie powinno wiedzieć. Gdyby dożyła 3 września 1946 roku, skończyłaby 18 lat. Ale zamordowano ją 28 sierpnia. Ostatnie słowa, które napisała do domu, brzmiały: powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Ostatnie słowa, które wypowiedziała w życiu, brzmiały: niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko. Ostatnie słowa, które usłyszała, brzmiały: o zdrajcach ojczyzny serią ognia. Muszę wam opowiedzieć pewną historię, bo być może jej nie znacie. Otóż kiedy pluton egzekucyjny przyszedł do gdańskiego więzienia wykonać wyrok na 17-letniej dziewczynie, dyrektor więzienia kazał im opuścić pokój, w którym się przygotowywali do egzekucji, i zaczął wyjmować naboje z magazynu pepeszy. Pepesza ma 72 sztuki amunicji. On im zostawił po 10 sztuk. I kiedy pracownik IBM się zapytał: proszę pana, dlaczego pan to zrobił? Usłyszał: wie pan, to człowiek to nie maszyna. Człowiek to istota z duszą. Ja sobie pomyślałem, że jak oni spojrzą tej dziewczynie w oczy, to oni wygarną do nas. Nie wygarnęli, ale od Danki do plutona egzekucyjnego odległość była może 6-10 metrów. I ze 100 kul wystrzelonych w jej kierunku nie trafiła żadna. Danka padła ogłuszona hukiem. Podszedł oficer Urzędu Bezpieczeństwa, strzelił jej w głowę. Dostał za to 3,5 tysiąca złotych premii i 2 tygodnie urlopu. Tyle było wówczas warte życie nastolatki. Dziś w miejscowości Danusi jest duża szkoła. Ale to nie jest szkoła imienia Danusi, pseudonimika. To jest szkoła Aleksandra Wałkowyckiego. I być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Aleksander Wałkowycki to człowiek, który zadenuncjował matkę Inki do Gestapo, w wyniku czego matka Inki została zakazana śmierci. A polskie dzieci, Anna Dominik 2014, codziennie przechodzą pod portretem Adrianta Gestapo z napisem: nasz papier. Inka 1900.